co teraz? Jesteś już, no nie mówię, że rok po Voice, po wygranej Voice, ale już mija trochę czasu. Słyszeliśmy twój świetny singiel, jeden, co prawda. No i gdzie teraz jesteś? No teraz będzie drugi singiel. Właśnie 21 lipca będzie premiera nowego singla. Bardzo się cieszę, że mogę to ogłosić i że to właśnie nas czeka. A oprócz tego już za chwilę, bo pojutrze, my nagrywamy to w środę, a w piątek będzie premiera filmu z moim udziałem Na chwilę, na zawsze, już w kinach, z film w reżyserii Piotra Trzaskalskiego i bardzo dużym też pomysłodawcą i bardzo, bardzo duży wkład w ten film ma Paweł Domagała, który również się wciela w postać Borysa, główną męską postać w tym filmie. No i jestem w tym filmie jedną z takich drugoplanowych bohaterek, co mie bardzo cieszy, bo to też jest debiut na mój debiut na szklanym takim wielkim ekranie aktorski, ale też śpiewam, więc zapraszam wszystkich do kin. No i zapraszam do teatrów od września, bo teraz mamy wakacje. Tak, sezon ogórkowy. Tak, ale ja się nie nudzę, bo cały czas jakieś mam koncerty i można mnie też spotkać w różnych lokalach, na przykład Sassi w Gdańsku, więc zapraszam serdecznie.